Daniel, widzimy się dzisiaj po ciężkim treningu obwodowym. Miałem okazję popatrzeć na to, jak ciężko trenujesz. Zostało jeszcze 4 tygodnie do walki? Nie, 3 tygodnie do walki, więc to już jest końcówka. Powiedz, na chwilę jeszcze wrócę do starcia twojego w Krakowie. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Powiedz, co się wydarzyło? Czego zabrakło, twoim zdaniem? Nie chcę tam się za bardzo tłumaczyć, jak już wcześniej gdzieś tam mówiłem, ale popełniłem jakiś tam błąd w przygotowaniach i przez to, że podpinałem 2 razy gilotynę chyba w drugiej rundzie, skuchy mi tak przedrobiona, że już nie miałem z czego uderzyć i tak naprawdę to zadecydowało o wyniku walki, bo tak spięło, że nie mogłem uderzyć, nie mogłem nic zrobić i nie poszło, nie? Myślałem, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Troszkę się zdziwiłem, jak mnie zaatakował na początku w pierwszej rundzie, bo nigdy tego nie robił, jak oglądaliśmy jego walki, a tutaj poszedł we mnie centralnie, gdzieś tam się pośliznąłem i cała runda on był z góry i kontrolował. No. Generalnie walka cała w klinczu bardziej. Cała trzecia klinczu, runda też, tak, ze względu już na brak sił, tak? Spięło, nie było z czego boksować, nie? I to wynikało dlatego, że walczyliśmy w klinczu i tak naprawdę zadecydowało ostatnie obalenie o wyniku walki. A powiedz, to, że ta gala była w Krakowie, jakoś dodatkowo cię nie stresowało, nie spinałeś się w związku z tym? Nie, ja się nie stresuję, chociaż czasami chciałbym się stresować, albo jakoś tak... Zapomniałem, przecież ty się nie stresujesz. Albo mieć więcej nerwów, bo jak sobie przypomnę, jak kiedyś jeszcze byłem młodszy, jak wychodziłem do walki, miałem w sobie taką, nie wiem, agresję, taki... Było to fajne uczucie takie, wychodzisz, jest adrenalina i może to bardziej mnie motywowało, wiesz, nawet ten strach taki, czy też do działania, a teraz tego nie czuję, idę, wychodzę, nie czuję ani żadnego agresji. Nie czujesz emocji. Emocji nie mam, nie? A tego czasami troszkę brakuje mi w walce, bo gdyby to było, tej trochę agresji takiej sportowej bym miał więcej, ogólnie w agresji, to by, myślę, że lepiej te moje walki wyglądały. To teraz wrócimy już do treningu. Słuchaj, na treningu dużo krzyków, dużo jakby takiej pozytywnych emocji. Zawsze tak masz? Tak, teraz jak robimy tutaj stację WS4, przychodzą chłopaki, którzy pomagają nam przy stacji, tak widziałeś dzisiaj, i do tego dopingują, krzyczą, żebyśmy dawali z siebie 100% albo nawet więcej, żebyśmy na maksa pracowali i nie było odpuszczania. No widzę, widziałem dzisiaj, to chyba było więcej niż 100%. Było całkiem nieźle. Słuchaj, jak się czujesz właśnie? No bo to już kilka tygodni, jak się czujesz na dzisiaj? Psychicznie to wiadomo, że dobrze. Jesteś spokojny, Jestem tak? spokojny, luzik. Fizycznie można powiedzieć, że też całkiem nieźle, nie? Na tyle, ile mogliśmy się przygotowywać, bo też o tej walce dowiedziałem się niedawno. Widocznie też ktoś tam wcześniej wypadł i zaproponowali mi, wiadomo, że się zgodziłem od razu. Więc mało czasu mieliśmy na przygotowanie, więc wyszliśmy od razu na wysokie obroty, bez tamtego, no i zobaczymy. Wysokie obroty, mocny trening, troszkę się jakby logistycznie, czy nie można przygotować, no bo to są troszkę perypetii było z twoimi przeciwnikami. Jeszcze tak do końca nie wiadomo, z kim będziesz walczył, prawda? No tak, jakoś tam się to jeden się połamał, drugi coś tam, więc teraz na 100% nie wiem, z kim będę walczył. Zresztą ja nigdy się nie przygotowuję pod przeciwnika, bo nie jestem zawodnikiem, który umie walczyć według jakichś schematów, że ten walczy tak, to zrób to. Ja tak nie umiem. Ja wychodzę i co walka daje, tak walczę. Tak? Nie umiem się przygotować do danego zawodnika. Rozumiem. Im planów nigdy nie układałem i raczej to by się w moim przypadku nie sprawdzało. Piotrek Jeleniewski z Robertem Złotkowskim dbają o ciebie, jakby Robert boksersko, tak? Piotrek na... Robert boksersko, ogólnie stójkowo. Piotrek, wiadomo, head coach, tam spina to wszystko, przychodzi, poprawia, ale jest jeszcze Tomek Janiszewski, który dba o to, żebym zrobił dobrze zapasy, i Kamil Lumiński, który bardzo pomógł mi, jeżeli chodzi o mój parter, bo czuję się teraz zdecydowanie, odkąd robię z nim parter, zdecydowanie lepiej w tym parterze. No dzisiaj te trening obwodowy razem z Kamilem robiłeś i tak by, patrząc na was, to jeden drugiego dopinguje, tak? Zmusza do jeszcze większego wysiłku. Tak, bo wiesz, jak sam robisz, to tak
nawet jak na tobie ktoś krzyczy, to tak się nie da zrobić, a jak widzisz, że kolega robi mocniej, to ty chcesz mu dorównać albo go wyprzedzić, jest taka rywalizacja sportowa i wtedy dajesz siebie więcej i to jest fajne. No właśnie, a powiedz, 3 tygodnie zostało, teraz też powinniście chyba schodzić z obrotów, tak? Tak, ale jak mówiłem, mieliśmy krótki czas do przygotowań, więc muszę podbić tą formę i jeszcze w następny tydzień pocisnę mocniej, tam zrobię sparingi, jeszcze coś, nie wiem, co tam trener zaplanował. No i potem ostatnie 2 tygodnie to już będzie taki zjazd, nie? Bo w twoim przypadku to najważniejsze jest zdrowie, co? Chodzi o kondycję, żebyś miał siłę, bo silny jesteś, odporny, generalnie najważniejsze chyba jest przetrzymać to. No wiadomo, no ale to wiesz, teraz zrobiłem zdrowie, miałem naprawdę dużo zdrowia, dobrze oddychałem, ale nie zrobiłem na przykład siły tej takiej, jak to się mówi, zawiesiłem się po treningu izometrycznej i dlatego mi spięło ręce, bo liczyłem, że ja sobie go wypykam w stójce, wiesz o co chodzi, że będzie sobie poboksujemy i tak dalej, a wyszło inaczej, no i lipa, nie? Więc teraz jakoś tam staram się właśnie o niczym nie zapominać. No ale ty chyba mocno zjechałeś z wagi, prawda? Pod okiem Piotrka. No tak, staram się, wiesz, przez wiele lat stosowałem różne diety i teraz jak słucham sobie Kuby Mauricza, tam dużo w internecie właśnie wrzuca filmików jakieś i tak dalej, to zobaczyłem, że strasznie dużo błędów popełniłem i słuchając tego jakoś tam obrałem tory, gdzie lepiej się czuję, spada mi waga, no i znalazłem wreszcie tak jakby to dietę pod siebie, nie? No i ważę tam 109-110 kg jak się budzę rano na trzo i czuję się bardzo dobrze. No właśnie, czy to będzie taka twoja waga wyjściowa do klatki? To chciałbym w klatce, nie wiem czy się uda jeszcze na tą walkę, bo też nie mogę za bardzo, wiesz, tak wszystkiego przyciąć, żebym niosł, ale chciałbym ważyć 108 kg, tak normalnie trzymać tą wagę 108, żebym też nie miał, że po walce wchodzę znowu na 115-120 kg i znowu muszę dusić, bo to jest bez sensu. Chciałbym właśnie tak... Szkoda tak, zdrowia, tak, nie? Dokładnie, tak utrzymać, żeby było między 108 a 110 non stop ta waga. No. W takim razie tego ci życzę, dobrych przygotowań, dużo zdrowia, zero kontuzji, no i do zobaczenia w Glasgow w takim razie. Do zobaczenia w Glasgow.